Drogi widzu, jeśli podczas słuchania tego materiału poczujesz, że ta cała praca ma sens i znajdzie Cię natchnienie, by odwdzięczyć się, pod każdym filmem znajdują się namiary do przelewu. Wszystkim dotychczasowym darczyńcom bardzo dziękuję, każda kwota jest na wagę złota. Wszystkie znajdujące się tutaj wizje i poczucia są darmowe, a każdy datek jest wolną wolą każdego z Was. Bardzo dziękuję, pozdrawiam Was serdecznie, z Panem Bogiem, hej. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony mówi Olaf. Dzisiaj nie zabiorę Wam dużo czasu, krótka audycja, takie ciekawe zbiegi okoliczności. Chciałbym poruszyć dzisiaj kwestię dawnego SMS-a i też obecnego skażenia na Bałtyku, czy awarii rurociągu Nord Stream 2. Jednocześnie chciałbym też podziękować, bo żeby być uczciwym, to 4 osoby obdarowały mnie, jakby, jak ostatnio mówiłem właśnie, że ktoś jakby widzi sens w mojej pracy i chciałby mnie wesprzeć, to pod każdym filmem znajdują się dane do przelewu i w ciągu ostatnich paru dni 4 osoby przelały tam mi różne kwoty, za co bardzo dziękuję. Motywuje to, wspiera. No i tyle, bardzo dziękuję i też jak ktoś chce się dołączyć, ktoś chce coś wesprzeć, to zapraszam. A każdy, kto nie chce tam jakoś tam przelewów wykonywać, ale chciałby w jakikolwiek sposób pomóc, to może też jakby klikać te moje filmy na drugim kanale, ale to może za chwilę. Na razie przejdźmy do meritum sprawy, to zerknijmy na dzisiejsze doniesienia prasowe. I też wybaczcie mi, bo komputer mi bardzo wolno działa i tu mi skacze obraz i mam nadzieję, że to się w ogóle nagra wszystko. Ok. Tu sobie wpisałem po prostu, że awaria Nord Stream 2 i wyskakuje masa artykułów po prostu z dzisiejszą datą. I tu sobie wyposzczególniłem kilka z nich. To jest akurat jakiś fakt.pl. To po prostu jakby wszyscy rozpisują się tak, że jakieś awarie tam są, o, awaria Nord Stream 2, gaz ucieka do morza, nie? No tak poglądowałem Wam się pokazać jakby tylko, tak? Tu mamy, do Morza Bałtyckiego mogą przedostać się znaczne ilości metanu. Tutaj duńskie władze morskie wydały ostrzeżenie i ustanowiły strefę zakazu ruchu. To jest akurat ten Polsat News, tak? Bo to muszę chyba te źródło podawać. Co tu jeszcze mamy? RMF FM. Tutaj mamy alert bezpieczeństwa po awarii gazociągów Nord Stream 2 i tyle. I generalnie chcę Wam coś pokazać. Musimy wejść właśnie na mój kanał. Znaczy jesteście na tym moim kanale, ale chodzi o to coś innego. Tu musicie wejść na jakby stronę główną i wtedy jakby kliknąć kartę społeczność. Mało osób z niej korzysta, ale... A, bo tu wolno idzie, bo chyba w trakcie nagrywania tego wszystkiego, no nieważne. I tu mamy ostatni wpis, to jest tam 9 dni temu, no to ja tam po prostu prosiłem Was, żebyście kliknęli film tam
co tutaj niby wykopuje z kolegą Adolfa tam z podziemi, tak? I chciałem, żebyście mnie wspomogli, żebym się jakoś wypozycjonował, że może jakby dzięki temu tam sobie parę złociszy zarobię. To ta, zawsze ktoś jak chce, to może kliknąć i to musi cały film przelecieć. Ale jak ktoś chce mnie tak naprawdę wspomóc właśnie, to może znaleźć na tym kanale Olaf Treasure Hunting, czy Olaf Poszukiwanie Skarbów, to tam jest taka lista, która się nazywa, znaczy playlista, która się nazywa Top List Super List. I tam jest właśnie 50 takich filmów i jak się kliknie w playlistę, pójdzie się spać i przez parę godzin te wszystkie filmy przelecą, to też będzie dla mnie duże wsparcie. I teraz tutaj, o jest to, to co chciałem wam pokazać, to jest właśnie miesiąc temu, kurczę, nie ma dokładnej daty z godziną, weźmy to więcej, też nie ma. Aha, to nie wiem, to w sumie nie wiem, to trzeba by jakoś, nie wiem jak to znaleźć. No ale nieważne, to jest dzień, to jest ten sam dzień, w którym Krzysztof robił audycję. Może ja to przeczytam, to może to jakoś bardziej zrozumiecie. Czyli miesiąc temu, tak, czyli w sierpniu. Chciałem zrobić audycję na żywo, ale 45 minut i nie chciało się to odpalić. Czyli tam 45 minut próbowałem na smartfonie zrobić audycję na żywo, no nie udało mi się to. Krzysztof Jackowski zrobił dzisiaj dobrą audycję. Rzadko się z nim zgadzam, ale teraz tak. Chciałem zrobić audycję na żywo, bo chciałem przysięgnąć tym wszystkim, którzy mi ufają, że godzinę temu, słuchając Krzysztofa Jackowskiego, czyli godzinę temu, jak robiłem ten wpis, słuchając Krzysztofa Jackowskiego, jak usłyszałem słowo prowokacja, a on tam się odnosił, to muszę wam od razu powiedzieć, że on tam się odnosił do tej sytuacji na Odrze. Jak usłyszałem słowo prowokacja, to poczułem, prowokacje będą dwie. To naprawdę mówię wam teraz, że ja to wtedy mocno poczułem, nie? I ledwo to poczułem, a Krzysztof mówi to samo, nie? No i wtedy, słuchajcie, wbiło mnie w fotę, nie? Bo poczułem takie mocne zdanie, prowokacje będą dwie, a tu zaraz Krzysztof mówi to samo właśnie, nie? Byłem w szoku. Później to omówię, ale na szybkiego daję parę zdjęć i idę spać. Pierwsze to w rozmowie z kolegą. To on pytał o trzęsienie na Bałtyku, a ja zdziwiony oskarżeniu mu odpowiedziałem. Mniejsza z tym, patrzcie tylko na daty, a jutro czy pojutrze to omówię. PS, teraz rozumiem te wszystkie skojarzenia. Błoto, zamulona woda, skażenie, Bałtyk, Pomorze Zachodnie, widzenie, już w czerwcu, że w sierpniu ciemna woda w jakiejś rzece. Najchętniej na żywo bym wam pokazał po prostu komórkę i te SMS-y, poczucia. No nic. Panie Boże, dziękuję. Ten mi się podoba. Panie Boże, dziękuję. No to moje wstawki właśnie z Panem Bogiem. No, Panie Boże, dziękuję, to też w zasadzie dziękuję. I słuchajcie, czyli po prostu generalnie... Aha, i tu jest, są te screeny jakby, tak? Czyli tu mamy 15 lutego. Właściwie trzeba zawsze patrzeć na te daty, a czasem w niektórych filmach trzeba patrzeć na daty i na godziny, bo zdarzało się, że godzinę przed ogłoszeniem w mediach na przykład ja tam coś poczułem i to się potem działo jakby, nie? Tu mamy akurat 15 lutego, czyli na początku tego roku, tak? To właśnie ów Paweł czasem do mnie dzwoni, on szykuje sobie parę pytań, czasem to jest paręnaście pytań. One często są takie, wydawałoby się absurdalne. No i on zadaje te pytania, tam rozmawiamy sobie, on zadaje te pytania i ja czasem się śmieję, czasem one są takie śmieszne, jakieś takie absurdalne, ale na niektóre z nich o dziwo reaguje, nie? No i właśnie wtedy właśnie, dlatego ja tego SMS-a później pisałem, tak? Po rozmowie z nim, nie? Że skojarzenie, że Bałtyk i trzęsienie, nie? Ja już nie pamiętam, o co on pytał, czy Bałtyk i trzęsienie ziemi, czy co, ale jak on się spytał Bałtyk i trzęsienie, no to moje skojarzenie będzie skażenie. Nie? Następne skojarzenie, skażenie będzie na wschodzie. Nie? Teraz mamy, przelećmy tam może te inne SMS-y. Tu tam gdzieś 14, coś tam, 15, 16 i że potrwa 2 tygodnie. No to generalnie chyba chodzi o, że ta akcja z tym skażeniem na Odrze potrwa 2 tygodnie, to znaczy się, że taki ogromny szum medialny będzie głównie przez 2 tygodnie, a potem to się samo wypali jakby, nie? I nie będzie aż takiego szumu medialnego. I tak samo, pamiętacie, tak samo było właśnie z tą małpią zabawą, co była 2 miesiące wcześniej, tak? To też właśnie ja powiedziałem, że to będzie trwało 2 tygodnie i po 2 tygodniach się skończyło, tak?
I tutaj tak samo, tak? Akcja wokół skażenia trwała 2 tygodnie i też się to po 2 tygodniach mniej więcej wyciszyło, tak? Więc też to się sprawdziło. O, tu na szczęście się nie sprawdziło, bo tutaj też jest taki dawny SMS właśnie, że polscy strażacy jadą do Francji. Poczułem, że jednego tam może spotkać nieszczęście i 2 albo nawet 3 razy się modliłem właśnie, żeby to wszystko, ta cała akcja przebiegła dobrze i dzięki Bogu wszyscy wrócili do domu, nie? I z tego się cieszę. To tutaj dzięki Bogu ta moja jakby ewentualna zapowiedź się nie sprawdziła, nie? Dlatego dzięki Bogu mylę się i cieszę się właśnie, że się mylę. I oby w tych wszystkich takich najgorszych jakichś wizjach czy poczuć, żeby jednak się najczęściej mylić. Teraz tutaj mamy, tutaj gdzieś sierpień, błoto i taka ciemna powodziowa woda. Jednak nie pamiętam, czy pisałem o tym SMS-a, potem to jakaś niedziela, trzeba by dać zobaczyć, bo to jest chyba godzina 8:13. Panie Boże, co dokładnie i kiedy wydarzy się do końca sierpnia? Trochę jakbym był jakimś ala bezdomnym i jeździł po różnych szpitalach czy ośrodkach zdrowia. Cały czas taka ciemna pogoda. To jest akurat, słuchajcie, to z tym tutaj, to akurat tu się okazało, że to jest jakby, ja często uczę ludzi, że jakby sny, bo to było w śnie, to mi się śniło, to że sny właśnie są albo symboliczne, albo odnoszą się do nas samych, albo do świata, nie? I tutaj właśnie to było, się dotyczyło tylko mnie, nie? To się sprawdziło, ale już nie będę o tym opowiadał. Następnie mamy 15 lipca, tutaj widzę, od 2 tygodni niezapisane ogólne poczucie powodzi, wody, zamulonej wody, jak z powodzi w sierpniu. No i ta zamulona woda, to ja nie wiem, czy tam jakieś powodzie były, ale ja to łączyłem z tą Odrą. Tutaj co mamy, jakieś 20 lipca, sen, starcie, aha, ja wiem, to jest starcie robotów kierowanych sztuczną inteligencją versus ludzie. Pierwsza bitwa o Betlejem, pierwsza bitwa przegrana, Betlejem zdobyte, nie? A my tam musieliśmy się wycofać, nie? To już nie będę tego omawiać. Tutaj mamy, słuchając ponownie Jackowskiego, wizji z 14 marca, Pomorze. Nie, Pomorze padnie, a zachodnie Pomorze tam nic nie będzie. Ale którego roku? Znak zapytania. To akurat wyłowiłem takiego SMS-a po prostu, że w ogóle ja tak za bardzo naszego Pomorza tutaj gdańskiego i środkowego i zachodniego, no ja to słabo widzę, nie? Czyli ja widzę odwrotnie, lustrzanie niż Krzysztof, tak? Bo Krzysztof mówi właśnie, że na południowym wschodzie będzie lipa, a w centrum będzie średnio, a na północy i zachodzie będzie fajnie. To ja mam odwrotnie właśnie. Ja uważam, że na północy i na zachodzie będzie lipa, w centrum będzie najlepiej, tak? A na południowym wschodzie może troszkę gorzej, ale tam będzie główne zagłębienie sił polskich, nie? To ja tak uważam, nie? To tak w skrócie jakby. Dobra, bo ja tak mówiłem, nie chcę wam za dużo czasu zabierać. Głównie chciałem właśnie skupić się na tym skażeniu, tak? Czyli właśnie jak tutaj, może pokażę siebie. O, jak tu na tej mapce widać, to skażenie. No, tu się powinien patrzeć, ale no, trudno mam z tym, nie? Jak skażenie, słuchajcie, jest za Bornholmem, czyli gdzieś, o, tutaj jest, na południowy wschód od Bornholmu, tak? W tych rejonach. No to raczej to, nie wiem, to jest raczej centralny, albo raczej nawet zachodni Bałtyk, a nie wschodni, nie? Więc jak widzicie tutaj na tym SMS-ie, skażenie będzie na wschodzie, to znaczy się, że myślę, że to nie jest to wskażenie. Myślę, że jeszcze jakieś inne skażenie będzie w przyszłości. Pewnie będzie wiele tych skażeń, nie? Ale jedno będzie pewnie jakieś większe, tak myślę. Nie wiem, może jakieś te zbiorniki się rozszczelnią na dnie Bałtyku i to gdzieś pofrunie z prądem gdzieś na wschód. Ale jest to wszystko związane jakby z Bałtykiem, więc myślę, że to jest inne skażenie. Ale tu wam po prostu chciałem jakby chwilę czasu dnia zabrać właśnie, jeśli chodzi właśnie o ten opis tutaj, jakby z tą prowokacją, nie? Że, aha, ja wiem, przepraszam, kurczę. Słuchajcie, bo ja wam nie przeczytałem tego najważniejszego. Jezu, poczekajcie, o ludzie, znowu lipa wyjdzie. O, tu jest, dobra. Czy wyciek ma związek z Baltic Pipe? To tutaj jest tak, w Rosji już pojawiały się głosy ekspertów, że to raczej nie awaria spawu, a może chodzić o na przykład o wybuch. Bo tu chodzi o to, że po prostu jakby spadło ciśnienie nagle ze 100 iluś tam barów do 7 barów, tak? I w obu gazociągach drastycznie spadło, tak? Więc to ciężko, żeby jakby taki przypadek jakby od razu. Że to nieprzypadkowe jest jakby, nie? I tu mamy tak.
W Rosji pojawiały się odgłosy ekspertów, że to raczej nie awaria spawu, a może chodzić na przykład o wybuch. Zwraca się też uwagę na fakt, że do tych tajemniczych awarii doszło na kilkanaście godzin przed uroczystością uruchomienia Baltic Pipe, gazociągu, który ma zagwarantować dostawy do Polski ze złóż innych niż rosyjskie. O 10:30 nastąpiło symboliczne uruchomienie przesyłu w gazociągu Baltic Pipe, wyciek w Nord Stream 1. Jak poinformował dziś rano Reuters, cytując szwedzką tam są dwa wycieki w Nord Stream 1. Do awarii doszło w szwedzkiej wyłącznej strefie ekonomicznej. Czyli wycieki są bardzo blisko siebie, tak informują szwedzkie władze. I tu mamy profesora Tomasa Karbergera z Uniwersytetu Technicznego tam w Göteborgu, który uważa, że jest mało prawdopodobne, aby zdarzenia losowe spowodowały uszkodzenia obu gazociągów. Teoretycznie mogą to być kotwice statków, ale zniszczenia powstały niemal w jednym czasie w różnych miejscach, zaznaczył profesor. Tak? I tutaj już Tagesspiegel, przyczyną może być sabotaż. Pamiętacie, co tutaj jakby pisałem? Prowokacja. To poczułem, prowokacje będą dwie. Co jest? A, tutaj. I tu mamy, zdaniem niemieckiej gazety Tag Spiegel, przyczyną spadku ciśnienia w obu nitkach gazociągu Nord Stream oraz gazociągu Nord Stream 2 może być sabotaż. Gazeta, powołując się na swoje źródła, twierdzi, że w obu przypadkach wszczęto już śledztwo. Nie możemy sobie wyobrazić innego scenariusza niż celowe działanie. Wszystko przemawia przeciwko przypadkowemu zbiegowi okoliczności, usłyszeli dziennikarze. Jak dodaje gazeta, ten rodzaj sabotażu wymagałby wykorzystania na przykład nurków czy podwodnej jednostki pływającej. Tak Spiegel spekuluje też, że kto mógłby stać za tą akcją. Według niemieckiej gazety wiele wskazuje na siły ukraińskie lub związane z Ukrainą, choć pod uwagę trzeba brać też inne opcje. Czyli rozumiem, że Ukraińcy tu się teleportowali jakby nad regionem Polski i wprost do wody zrzut zrobili płetwonurków i ten. No ale to Niemcy mają swoją retorykę i ten. Znaczy ja nie twierdzę, że tak nie było. Ja nie wiem, jak było, nie? Ja tylko tutaj prezentuję wam jakby poczucia, które po prostu się jakby czasem sprawdzają, tak? I staram się to dokumentować, żeby jakby jakoś zbierać jakby dowody na jasno widzenie, nie? No i tyle. To słuchajcie, to nie będę wam zabierał więcej czasu. Chciałem wam tylko właśnie to pokazać. Myślę, że jeszcze oprócz tego będzie po prostu kolejne jakieś wydarzenie w przyszłości. To będzie jakieś większe skażenie niż to, co mamy teraz. I to będzie gdzieś na wschodnim Bałtyku. Ale to, co tutaj czytamy, to jest ta druga prowokacja, nie? To jest ta druga prowokacja, to jest to, co Krzysztof mówił i to, co jak ja usłyszałem, to zanim on powiedział, że będą dwie prowokacje, to ja sam jakby poczułem, że prowokacje będą dwie, nie? Ale to już, bo niektórzy się tam czepiają takie rzeczy, nie? To by trzeba tam do wykrywacza kłamstw się podłączyć, ja się zawsze na to zgadzam. Jakby ktoś kiedyś chciał, to wszystko będę potwierdzał. No i tyle. I po prostu chodzi o to, że to się tak zrealizowało, tak? Że to jest ta druga prowokacja. Kto ją zrobił, jak i dlaczego, to nie znamy szczegółów, ale raczej no to nie jest przypadek, jakby nie. Raczej to jest ta prowokacja i tak samo ta akcja z Odrą też, jakby Krzysztofowi się kojarzyła jako prowokacja i mi podobnie, nie? Mówię to dlatego właśnie, bo często się z panem Jackowskim nie zgadzam, tak? Nie zgadzam się często z jego poglądami. Uważam, że nie urodziliśmy się po to, żeby zagrać w jego filmie. I też nie zgadzam się często z jego wizjami, co wielokrotnie udowadniałem i te wizje, które ja zapowiadałem, się sprawdzały. Ale po prostu wtedy, kiedy się zgadzają, to też jestem zobowiązany powiedzieć właśnie, kiedy się zgadzają, jakby nie. Dlatego od razu poparłem właśnie, po prostu jak ja słucham Krzysztofa Jackowskiego, to ja od razu czuję, co jest prawdą, a co nie. Wiecie? To jest właśnie ta cała kwintesencja, nie? Tutaj też ostatnio rozmawiałem z takim stałym widzem, który właśnie nawet przez telefon udało nam się porozmawiać właśnie i mówił, że jemu to się najbardziej podoba. Znaczy to była pani widz, pani Ewelina, która właśnie mówiła, że jej się najbardziej podoba właśnie jak Krzysztof mówi tam swoje rzeczy i tam mija 5, 6, 7 minut i nagle 7 minuta ja tam piszę, nie, 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 tak nie będzie, będzie inaczej, nie? Potem
mija ileś minut jego audycji, w sensie audycji Krzysztofa Jackowskiego, po czym jest jakaś 15 minuta i mówię, nie, tu będzie podobnie, ale troszkę inaczej, nie? No i tyle. I to jej się podoba, że potem mijają te miesiące i okazuje się, że jednak no jest tak, jak ja właśnie mówiłem, a nie jak Krzysztof, nie? I te. No i mi to też się podoba, nie? Takie prostowanie, nie? Prostujmy ścieżki panu, nie? I tyle. Tak to wygląda. Tak też właśnie ostatnio miało miejsce właśnie z tym wielkim krachem jakby, tak? Bo każdy, kto prześledził audycję Krzysztofa od początku roku, ich jest bez liku, to jest kilkadziesiąt godzin słuchania, więc to już każdy na swoją odpowiedzialność, to właśnie Krzysztof bardzo często wspominał o krachu. Potem nawet chciał go lokalizować w czasie właśnie, że krach będzie w połowie września. No i kiedy już tak nastał wrzesień, to tego krachu tak nie widać za bardzo i Krzysztof zmienił właśnie, że jak nie będzie teraz w połowie września tego krachu, no to będzie od połowy września do końca stycznia, nie? A ja cały czas, od samego początku, od ponad pół roku mówię właśnie, że krachu nie będzie, a na pewno nie będzie takiego, jaki mówi pan Krzysztof, bo on mówił, że będzie krach większy nawet niż w latach 30., czyli większy, gorszy, szybszy, gwałtowniejszy niż Wielki Czwartek właśnie na Wall Street, tak? No to ja uważam, że absolutnie czegoś takiego nie będzie. Nie będzie takiego krachu, jak mówi Krzysztof właśnie, że to było zbędne sianie strachu. I po prostu cały czas powtarzam to samo wszystkim znajomym i też wam widzą właśnie, że po prostu będą tąpnięcia, tak? Będzie cały system tąpnięć i my jesteśmy w ich trakcie, tak? To cały czas będzie postępować, tak? To ja nie przeczę, że nie ma kryzysu, nie? Ale kryzys, a krach gorszy niż Wielki Czwartek, to jest ogromna różnica. I trzeba uważać na słowa, bo przypomnijmy, pan Krzysztof zapowiedział wojnę w 2007 roku. Mamy 2022. Minęło 15 lat, nie? Wszystko jest ok. Jest wojna. Tylko ja pana Krzysztofa słucham całe życie i musiałem 15 lat słuchać. Wojna, 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 wojna. I teraz słyszę krach, 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 krach. No i tyle. Przepraszam, bo ja tak kurczę czasem ten, nie? Lubię Krzysztofa i trochę nie lubię, nie? To jest takie właśnie, że ten, nie? Że trochę lubię, trochę nie lubię po prostu, bo zajmujemy się tym samym, ale ten, no ja tak reaguję jakby emocjonalnie, jakby, nie? Myślę, że to też jest kwintesencja jasnowidzenia właśnie, gdy się modlimy gorliwie, to jakoś Pan Bóg nas jakby lepiej słucha, bym powiedział, nie? Kiedy jakoś tak jakby nastawiamy się emocjonalnie, to te poczucia, te wizje wychodzą o wiele lepiej właśnie, nie? I właśnie jak Krzysztof mówi, a ja go słucham, to ja też tak reaguję emocjonalnie właśnie. I dlatego wtedy właśnie tak reagując mogę wyłowić właśnie takie rzeczy, nie? Że jak on właśnie mówi 5 maja, tak, i nie wie o co chodzi, to ja mówię, że Krzychu, no 5 maja to możesz odejść z tego świata, nie? Musisz uważać jakby, nie? I tyle, nie? I potem mijają miesiące i to się wszystko sprawdza, nie? Znaczy, nie mówię też, żeby tam ten, nie? Tylko chcę wam wytłumaczyć jakby ten proces, jakby, nie? Jak to po prostu działa, nie? Że to się wszystko opiera właśnie na uczuciach, na takim jakby, na czymś takim żywym, nie? I ten, nie? Bo jak ktoś będzie coś, nie wiem, chciał, nie wiem, coś przewidzieć powiedzmy, tak? I tam, nie wiem, będzie jakoś analitycznie sobie tam myślał, to jest taka analiza jakby, nie? A żeby sięgnąć jakby do poczucia, no to musi się pojawić uczucie, nie? Uczucie, nie? I wtedy jak Pan Bóg będzie chciał dać, będzie się obdarować, no to wtedy obdaruje jakby, nie? To jest wola Pana Boga, nie? Albo da, albo nie da, to wszystko. My możemy tylko prosić, możemy się modlić i starać się jakby Jego wolę wykonywać, nie? I to wszystko, a to co będzie, to będzie, nie? Dobra, mam nadzieję, że nie zamieszałem. Wiem, że tak troszkę skomplikowanie mówię. Przepraszam Was bardzo za to. Chciałem po prostu tak w telegraficznym skrócie podać Wam parę rzeczy i tyle, nie? Dobra, dzięki za uwagę, słuchajcie. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Na pewno zrobię jeszcze co najmniej dwa odcinki właśnie z kosmosem, dwa odcinki z tą Anglią, bo zauważyłem dwie kolejne rzeczy. I to jest dość ważne, nie? To jest dość ważne. No i tyle. Dobra, to dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Hej. Trzymajcie się z Panem Bogiem. No hej. Drogi widzu, jeśli podczas słuchania tego materiału poczujesz, że ta cała praca ma sens i znajdzie Cię natchnienie, by odwdzięczyć się, pod każdym filmem znajduje się na miarę do przelewu. Wszystkim dotychczasowym darczyńcom bardzo dziękuję.
Każda kwota jest na wagę złota. Wszystkie znajdujące się tutaj wizje i poczucia są darmowe, a każdy datek jest wolną wolą każdego z Was. Bardzo dziękuję, pozdrawiam Was serdecznie, z Panem Bogiem, hej!